Unia Oświęcim TV. W polskiej hokejnicy trwa obecnie przerwa między rozgrywkami ligowymi. Za nami też mecz finałowy Pucharu Polski. Po tym spotkaniu pojawiło się wiele komentarzy od kibiców, wiele zarzutów, na które przynajmniej po części dzisiaj postaramy się odpowiedzieć z członkami zarządu Replast Unii Oświęcim. Na początek może zapytam pana prezesa o ten mecz finałowy Pucharu Polski, może o ten sportowy aspekt. Jak by pan podsumował ten mecz pod względem sportowym? Witam, dzień dobry. Więc no już jest po pucharze, wiadomo, że czujemy duży niedosyt, że nie uda nam się wygrać, ale wobec mojej opinii byliśmy drużyną równorzędną. Zabrakło nam nawet momentami lepszą, zabrakło nam takiego sportowego szczęścia. Ten mecz trochę się zaczął dla nas niefortunnie, bo już tam po 3 minutach gry przegrywaliśmy 1-0. Później goniliśmy wynik, udało nam się strzelić bramkę na 1-1. Później w moim zdaniem kontrolowaliśmy mecz i jak widać na różnych skrótach, urywkach, które do mnie dochodzą podczas meczu, była widoczna przekroczona liczba zawodników z Jastrzębia, tam było 6 zawodników. Straciliśmy w tym momencie bramkę, było 2-1. Znowu zaczęliśmy gonić wynik, jeżeli byłaby ta sytuacja odwrotna. Nie wiem, zawodnik Jastrzębia dostałby karę. Nam się udało nam strzelić bramkę na 2-1, całkiem inaczej mecz by wyglądał, no ale taki jest sport. Sędziowie to są ludźmi, zdarzają się pomyłki, tylko to już taka dość poważna pomyłka i krzywdząca na zespół. Ogólnie co do przebiegu meczu jestem z postawy drużyny zadowolony. Było widać duże zaangażowanie, walkę i chęć zwycięstwa. No a właśnie tegoroczne rozgrywki o Puchar Polski oceniłby pan pod względem takim pozytywnym, że drugi rok z rzędu udało się awansować do finału, czy bardziej porażki, no bo jednak Pucharu koniec końców nie udało się zdobyć? Wie pan co, my w zarządzie pracujemy tu od 20 miesięcy i cały czas czynimy jakieś kroki, staramy się zbudować drużynę. Moim zdaniem to jest sukces, że gramy drugi raz w finale Pucharu Polski. Wiadomo, porażki bolą. Być może za rok będziemy trzeci raz w finale i odwrócimy to na naszą korzyść. W tym meczu finałowym Unia Oświęcim zagrała w nowych strojach, dedykowanych właśnie pod to spotkanie. Może zapytam cię, Mariusz, o to, jakie losy czekają teraz te koszulki? Znaczy, uważamy, że fajnie jest dokładać taką otoczkę do takich imprez jak finał Pucharu Polski. Wspólnie z zarządem zdecydowaliśmy tutaj, że no, warto zrobić specjalną serię koszulek, tym bardziej, że sprzedaż koszulek u nas w klubie dość fajnie idzie, stąd popracowaliśmy nad nowym wzorem. Co do zasady mamy oceny pozytywne, że drużyna się fajnie prezentowała. Koszulki są jednorazowe, koszulki są jakby serią limitowaną, koszulki przejdą do sprzedaży, ale to już nasz dział marketingu niebawem pewnie o tym poinformuje i w sieci będzie można te koszulki zdobyć. Na jakich zasadach, na jakich, w oparciu o jakie reguły, no to nie będę tego zdradzał, bo pewnie zabiorę komuś zabawę, ale tak, to są koszulki, które pójdą do sprzedaży do kibiców. Można powiedzieć, że te pozytywne tematy już się zakończyły. Teraz przejdźmy do tych negatywów i do zarzutów od kibiców, od powiedzmy środowiska hokejowego. Zacznę może od braku jakiejkolwiek wypowiedzi ze strony zawodników czy sztabu szkoleniowego po tym meczu finałowym. Żaden z zawodników nie pojawił się na konferencji prasowej. Może pana prezesa poproszę o komentarz. Może ja tutaj, się odniosę do tego tematu. Może trudno w to uwierzyć, ale to jest tylko i wyłącznie kwestia pewnego niedogrania rzeczy, żadnej złej woli i złych emocji. Pracujemy jako zarząd cały polski hokej w dobie COVID-u i w całych rozgrywkach PLH te konferencje są
jak gdyby przez organizatora wyłączone, mają się nie odbywać. No i w takim świetle my też komunikujemy drużynie, jakie mają obowiązki w trakcie meczy. I kiedy już wyjeżdżaliśmy z Janowa, siedzieliśmy już w busie i wyjechaliśmy już na rogatki Katowic, otrzymaliśmy SMS-a z informacją, że ktoś jest potrzebny od nas z drużyny na konferencję prasową. Próbowaliśmy się skontaktować z szatnią, tam się pojawiły logistyczne, bardzo kuriozalne, drobne, proste błędy, bo gdzieś ochrona kogoś nie chciała puścić, gdzieś nie można było przepuścić mediów, tylko i wyłącznie kwestia organizacyjna. Nie oskarżamy i nie mamy pretensji do organizatora, bo wiemy też, że organizator w bardzo trudnych warunkach pracuje. Jest to tak naprawdę tylko i wyłącznie kwestia techniczna, nie związana z żadną intencją, lekceważeniem, absolutnie, więc tutaj no, wydarzyło się coś, co się nie powinno wydarzyć, ale nie było to w oparciu o to, że ktoś miał złe intencje, czy komuś Sobówa odbiła do głowy. To po prostu techniczny błąd. Co do samej konferencji, to nie sposób też przejść obok wypowiedzi trenera Jutka Hagi Karsu-Jastrzębia o tak zwanej zbieraninie. Może ty proszę też o komentarz, jak panowie do tego podchodzą. Znaczy, każdy buduje drużynę na to, jakie ma możliwości, tak? My szukając zawodników w tym sezonie po rundzie praktycznie trzeciej, szukaliśmy takich zawodników, którzy wzmocnią naszą siłę w ataku, tak? I uzupełnią jeszcze ewentualnie, szukaliśmy też obrońców, którzy uzupełnią nasze braki kadrowe, bo tych kontuzji trochę mieliśmy na początku sezonu. Zdawaliśmy sobie sprawę, że to są zawodnicy, którzy po prostu w tym sezonie nie grają, będą mieli jakieś pewne zaległości, ale czas, który był jeszcze do jest jeszcze do playoffów, pozwalał patrzeć na to realnie, że ci zawodnicy dojdą do odpowiedniego poziomu i będą dla nas dużym wzmocnieniem. JKH oczywiście stawia na pracę z młodzieżą, ale to już było 3 lata temu, tak, gdzie te roczniki, ci młodzi zawodnicy z JKH, Wałęga, Jarosz, Sołtys, Paś, oni weszli już do drużyny praktycznie 3 lata temu. Od 3 lat tam ja nie widziałem nowego zawodnika młodego w Jastrzębiu, tak? To oczywiście, że każdy klub dysponuje jakimś swoim rocznikiem co parę lat i ci zawodnicy po prostu w polskiej lidze się pojawiają. My oczywiście też próbujemy pracować z młodzieżą, z Utrzęskim klubem hokejowym. Teraz mamy jakieś tam plany w stosunku co do chłopaków 18-letnich, którzy skończyli po prostu maturę, tak? Chcemy im zrobić jakiś bufor bezpieczeństwa, teraz 3-letni. Chcemy, żeby po prostu pracowali, bo wiemy, że oni na dzień dzisiejszy nie będą żadnym wzmocnieniem drużyny i będą mieli się ciężko przebić do podstawowego składu. Także dajmy im 3 lata po prostu czasu i będziemy ich obserwować i będziemy po prostu powoli ich wprowadzać do drużyny. Jak to się ułoży, jak to wyjdzie, no to zobaczymy. Ja bym tu jeszcze chciał dołożyć od siebie, że każdy pracuje wedle, tak jak Mariusz powiedział, wedle jakiejś swojej strategii. Ta strategia wynika z tego, jakie są warunki w danych klubach. Ale myślę, że nie czas jest na to, żeby w polskim hokeju budować jakieś uszczypliwości w stosunku do siebie, bo jest nas w tym hokeju mało i jak będziemy jeszcze szukać jakichś podziałów, no to nikomu nie pomoże. Mariusz dobrze powiedział o tym, że pewien cykl szkolenia ma pewną jakby kadencyjność. No, w Oświęcimiu przez długi czas było bardzo dużo wałanków i no, teraz mamy dziurę. Jakie są tego przyczyny, można by było dużo dyskutować. W dzisiaj obejrzanym przeze mnie materiale i wywiadzie z Leszkiem Leszkiewiczem, Leszek sam zaznaczył, że jeszcze teraz mają pewną dziurę pokoleniową, więc on też jest świadom tego, że nie wszędzie jest miód, nawet w tak dobrze prowadzonym klubie jak JKH. Uszczypliwość trenera Kalebera myślę, że nie była potrzebna. Maciek Urbanowicz pokazał, jak,
w fajny sposób, można powiedzieć, o widowisku, które miało miejsce, które naprawdę było fajnym, na fajnym poziomie sportowym. I cieszmy się tym, pielęgnujmy to i rozwijajmy to, co mamy, a te uszczypliwości są zbyteczne. Wróćmy teraz do rozgrywek ligowych. Tak już powiedziałem, z uwagi na to odwołane zrywanie reprezentacji w rozgrywkach polskiej ligi trwa przerwa. Myślę, panowie, że to jest dobra przerwa dla Unii, że to pozwoli zawodnikom zapomnieć o tym meczu pucharowym, przygotować się do tej najważniejszej części sezonu? Myślę, że nasi zawodnicy naprawdę... No może chcą zapomnieć dlatego o tym meczu, no bo po prostu drugi raz pod rząd przegrali ten finał, ale naprawdę no, nie mieli się czego wstydzić i według mnie naprawdę bym mówił, że byli drużyną lepszą w tym finale. Czy przerwa na nich dobrze wpłynie? Mi się wydaje, że ci zawodnicy, którzy doszli do zespołu, mają ten czas po prostu, żeby jeszcze trochę z zespołem potrenować i podnieść swoje tam bardziej takie sprawy wydolnościowe, być może ogrania i mają więcej czasu, żeby być po prostu przede wszystkim na lodzie. Dobrze, więc zatem czego spodziewa się pan po tych dwóch ostatnich meczach, bo no, ta sytuacja w tabeli jest ciągle dynamiczna i dużo może się jeszcze zmienić. Ja przede wszystkim spodziewam się od naszych chłopaków, że po prostu zagrają te dwa ostatnie mecze z zaangażowaniem, z ambicją, z dużą wolą walki, zwycięstwa. Nie liczymy na jakieś cudy, że ta tabela się jakoś tam dużo powywraca, poprzewraca, ale wiadomo, jest taka możliwość. Przede wszystkim liczę na to, że te mecze będą dobre w naszym wykonaniu i żebyśmy poprzez te mecze jak najbardziej doszli do optymalnej też formy przed play-offem. Jak wspominałem na samym początku tych pytań, czy próśb o wyjaśnienie pewnych kwestii od kibiców było bardzo dużo. Możemy chyba zaprosić na taki dalszy ciąg tych odpowiedzi i poprosić o kolejne jakieś tematy, które są pilne i które trzeba wyjaśnić. Oczywiście, ja tak jak mówiłem, chciałbym też od kibiców jakąś wiadomość na naszego maila z pytaniami. Oczywiście mam już tam kilka pytań i przy najbliższym spotkaniu chciałbym po prostu odpowiedzieć na te pytania, które kibice mi zadali. Super, bardzo Państwu, Panom dziękuję. Dziękuję bardzo. Unia Oświęcim TV.